światem. Dlatego my musimy to zmienić. My musimy przeprowadzić wolne, demokratyczne wybory, które odbyły się w Białorusi dopiero w 1994 roku. Dlatego my teraz jesteśmy naprawdę przy wielkim historycznym wydarzeniu. Proszę zapamiętać ten sierpień 2020. Białoruś już nigdy nie będzie taka sama. Prędzej czy później ona obali ten przestępczy reżim i będzie wolnym i niepodległym demokratycznym krajem. Dlatego wspierajcie nas, każdy na swój sposób, bo potrzebujemy pomocy nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, całego świata demokratycznego, żeby on nie uznawał tych wyborów, żeby on nie uznał Łukaszenkę prezydentem, bo on siłą utrzymuje władzę. On może się opierać tylko na struktury wojskowe. On nie ma żadnego poparcia w narodzie. Dlatego naród jeszcze raz wychodzi na ulicę, żeby o tym zaświadczyć, że on już go nie chce. On już musi odejść. Już naród i narodu i Łukaszence nie po drodze. Łukaszenka musi pójść do więzienia. Tam jest jego miejsce. I dlatego my zrobimy wszystko, żeby on tam się znalazł. Dlatego proszę się dołączyć do nas, będziemy razem, wspólnymi siłami obalać ten przestępczy reżim. Żyje Białoruś! 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 Łukaszenka do więzienia! Łukaszenka do więzienia! Łukaszenka do więzienia! Razem morzem pierobieżem! 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 Także wszystkich Polaków zapraszamy, wspierajcie nas, bo potrzebujemy tej pomocy. Jeżeli ktoś chce od polskiej strony, polskiego narodu coś powiedzieć, to serdecznie zapraszamy. Łukaszenka musi odejść! Łukaszenka musi odejść! Łukaszenka musi odejść!
On jest przestępcą. Na jego rękę krew belaruskiego narodu. My tego jemu nigdy nie wybaczymy. Belaruś tego nigdy nie wybaczy, nigdy tego nie zapomni. On musi być postawiony przed sądem. Białoruski naród musi go osądzić. On musi ponieść bardzo surową karę za te wszystkie przestępstwa, które dokonywał na przeciągu tych 26 lat. Ale już to się skończy. Naród już nigdy nie będzie taki sam. Naród się odrodzi. On powstał jak smic z popiołu. I on już do tego nie wróci. On już nie pozwoli tego zwycięstwa odebrać. Dlatego ludzie wychodzą codziennie w mniejszych i większych miastach, żeby udowodnić, że cały naród już go nie chce. On już skończył swoją karierę. My go już zwalniamy, bo on jest powinien być sługą narodu. Narodu kiedyś go wygładził w 1994 roku, ale teraz już go ma serdecznie dosyć. Dlatego on musi odejść i on musi stanąć przed sądem i odpowiedzieć za wszystkie swoje przestępstwa. Dlatego stoimy tu i będziemy się zbierać codziennie od godziny 19 do 20 w tym miejscu, o tych godzinach, aż do pełnego zwycięstwa. Ale mam głęboką nadzieję, że to zwycięstwo już jest blisko. On już, dlatego jak oglądałem dzisiaj Bielsat, który miał prowadzić bezpośrednią transelację z Mińska i pozostałych miast, to naprawdę robi wrażenie, że te tłumy, no naprawdę takie tłumy w historii, historia Białorusi nigdy nie zna takich zgromadzeń. Nigdy w historii Białorusi nie wyszło na ulicę tyle osób. Dlatego to świadczy o tym, o świadomości białoruskiego narodu, że on już tej przestępczej władzy nie ufa. On musi przeprowadzić nowe, demokratyczne wybory, ale bez Łukaszenki. Łukaszenka musi pójść do więzienia. On jest przestępcą. I będziemy to powtarzać w nieskończoność, aż póki sąd go nie wskaże i jego nie wsadzą do więzienia. Ja mam głęboką nadzieję, że ten dzień nastąpi i wtedy my tu przyjdziemy, żeby świętować swoje zwycięstwo. Dlatego zbieramy się tu i zbierać się będziemy, aż ten reżim padnie. Bo już dochodzą pogłoski, że niby ewakuuje się, że niby w kamizelce kuloodpornej, z bronią w ręku. On jest nawet gotów strzelać do swego własnego narodu. To człowiek jest chory na władzę. On jest niepoczytalny. Dlatego on musi na to szybciej odejść, żeby inaczej może jeszcze dużo krzywdy zrobić nie tylko dla białoruskiego narodu, ale on, żeby utrzymać swoją władzę. On gotów nawet podpalić całą Europę, żeby tylko zachować władzę. Ten człowiek, chociaż trudno go nazwać człowiekiem, jest gotów na wszystko. Dlatego my nie możemy tam to pozwolić. Z nami nas wspierają też i Litwini, i Łotysze, i Estończycy. Oni mają zrobić łańcuszek solidarności od Estonii przez Łotwę, Litwę, aż do granicy z Białorusią. Bo oni obchodzą teraz rocznicę, jak oni kiedyś co zrobili taki łańcuszek na 650 km. I teraz znak solidarności z białoruskim narodem. Oni chcą też powtórzyć łańcuszek, który będzie mieć 650 km, który będzie przechodzić przez wszystkie kraje nadbałtyckie. Dlatego wierzę, że my nie jesteśmy osamotnieni, że cały naród demokratyczny, wszystkie demokratyczne kraje nas wspierają w naszym dążeniu do wolnej i niepodległej Białorusi.
My to widzimy na przykładzie Polski. Dlatego z tego miejsca dziękujemy polskiemu narodowi. Dziękujemy prezydentu i premierowi, którzy występują w naszej obronie, którzy nie godzą się, że u ich sąsiada, Białorusi, dzieje się krzywda. Dlatego jesteśmy wszystkim im wdzięczni. Jesteśmy też Unii Europejskiej, która też nie uznała tych wyborów. Dlatego oni to mówią też w wolu, żeby odbyli się jeszcze raz wolne, demokratyczne wybory na Białorusi. Tylko jedna osoba temu się sprzeciwia, a tą osobą jest Łukaszenka. On wszystko czynił, żeby naród nie przeprowadził nowe demokratyczne wybory. On prowokuje sam nam, bo on w poniedziałek, jak był, nawet stopował przed zakładę pracy, to powiedział, że wolne demokratyczne wybory odbędą się tylko wtedy, jak go naród zabije. Czyli on sam złożył propozycję dla narodu. Dlatego my musimy usunąć jego od władzy. Dlatego tu właśnie w tym celu się zbieramy codziennie w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Od momentu, jak nasze głosy były ukradzione, niektórym nawet nie dali możliwości oddać tego głosu. Byłem osobiście świadkiem, jak w Warszawie przed ambasadą przyszło 4000 osób Białorusinów, żeby oddać swój głos. To jest ich prawo, które jest zapisane w Konstytucji, ale im takiej możliwości nie przedstawili. Chociaż oni doskonale wiedzieli, że będą wybory. Mieli na to 5 lat, żeby przygotować się. Ale oni wiedzieli, że naród zagłosuje przeciwko urzędującemu prezydentowi. Dlatego robili wszystko, żeby ludzie nie mogli oddać sobie głosu. I wpuścili tylko 230 osób z 4000. Dlatego na koniec, jak prosiliśmy, że pracownik był konsul Białorusi, wyszedł do swoich obywateli i się wytłumaczył, dlaczego oni nie zrobili wszystko w tym kierunku, żeby każdy mógł oddać swój głos. Ale on nie wyszedł. I tyscy urzędnicy też, nikt nie raczył wyjść, a ludzie stali przez cały dzień i całą noc, żeby oddać ten głos. I ten głos jeszcze do tego sfałszowali. Dlatego tu, z tego powodu, stoimy tu, żeby już nigdy na Białorusi takich rzeczy się nie działo. Żeby nikt nie fałszował wybory. Żeby wybory były prawdziwe, uczciwe, przezroczyste. Żeby każdy kandydat, który spełnia wymogi, mógł przystąpić jako kandydat na prezydenta i wziąć udział w wyborach. U nas największy kandydaci, którzy byli zagrożeniem dla Łukaszenki, oni siedzą do tej pory w więzieniu pod jakimiś wymyślonymi, sfabrykowanymi zarzutami. I nie wiadomo, kiedy ich wypuszczą. Do tej pory na Białorusi są polityczni więźni. To jest niemożliwością, żeby w centrum Europy, w XXI wieku, ludzie rzucali do więzienia tylko za to, że mają inne polityczne poglądy, że oni nie zgadzają się z władzą, że mają inny punkt widzenia. I tylko za to na Białorusi można tracić zawiedzenie. Jeszcze tydzień temu, jeżeli ktoś na ulicach wyszedł z historyczną białoruską flagą, biało-czerwoną-białą, za to ich rzucali do więzienia i traktowali gorzej niż faszyści kiedyś podczas okupacji. Dlatego przychodzimy tu, żeby czegoś takiego już nigdy w naszym kraju, wolnej Białorusi, nie było. Żeby każdy człowiek miał prawo wyjść na ulicę i powiedzieć swoje zdanie na temat rządu, na temat polityki.